który jest Panem Panów i Królem Królów, który jest gwarancją życia wiecznego dla każdego człowieka, który go przyjmuje, który jest żywy i którego można poznać osobiście. 21 lat temu poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. Nazywam się Nina Księżopolska. Mam 51 lat. Mając 30 lat i będąc ateistką, zawołałam do Boga, ponieważ w tamtym momencie dotarło do mnie, że tylko jeśli jest Bóg, to tylko On jest w stanie uporać się z tym, w czym tkwię. Tylko On jest w stanie załatać pustkę, którą mam w sercu. I gdy zawołałam, nie mając wcale pewności, że On tam jest, ale zawołałam o prawdę, z desperacją, On mi się objawił. Jezus Chrystus, ten sam, który poszedł na śmierć, ten sam, który zmartwychwstał, ten sam uratował moje życie. Ponieważ to nie jest wymyślony przyjaciel, to nie jest jakaś ideologia, to nie jest teoria, która nie działa w życiu. W momencie, kiedy ja go zawołałam, narodziłam się na nowo z jego ducha. To znaczy, że moja natura, upadła natura, egocentryczna natura przestała istnieć, a do życia powstało coś nowego, nowy duch. Duch, nie wiem czy wiesz, ale masz ducha. Masz w sobie tą głębię, która dzisiaj jest uszkodzona, o ile nie spotkałeś osobiście Boga. Masz głębię, która potrzebuje być zapełniona Jego życiem, ponieważ dzisiaj jesteś pusty. I jak się objawia ta pustka? W ten sposób, że jesteś nienasycony i szukasz po rzeczach z tego świata, z czym by się tutaj zapełnić. Szukasz rozrywki, szukasz jakiejś pogniety, szukasz jakiegoś entertainmentu, ale tak naprawdę niczym nie jesteś w stanie wypełnić swojej pustki. Tak jak ja nie byłam w stanie i zawołałam do Boga, ponieważ miałam odwagę wejrzeć w siebie. Miałam odwagę wyłączyć te wszystkie muzy i inne rzeczy, różne rozrywki, które zaciemniały mi w ogóle widok na moje własne życie. Uśmierzały na chwilę mój ból, ale później przychodziło znowu tąpnięcie i znowu jeszcze głębsza pustka. I musiałam dostarczać sobie coraz większe dawki tych uśmierzaczy bólu, żeby w ogóle jakoś funkcjonować. I tak ma każdy człowiek, który jest pusty w środku. To nie jest wstyd tak mieć. Wstyd to jest z tym chodzić i to ukrywać na zewnątrz. Bo człowiek tak naprawdę ma wielką zdolność udawania przed sobą samym i przed innymi ludźmi. Ale w rzeczywistości duchowej wszystko jest ewidentne. Widać, że jesteś martwy w środku. Widać to. I przylepiają się do ciebie różne byty duchowe. I jesteś w śmiertelnym niebezpieczeństwie, ponieważ idziesz do piekła w takim stanie. Nie dlatego, że Bóg jest mściwy, tylko dlatego, że jesteś z własnego wyboru martwy, bo nie przyjmujesz dobrej informacji, że możesz ożyć. A ja dzisiaj mam dla ciebie tą dobrą informację. Możesz ożyć wewnątrz siebie, możesz zmienić swoją naturę, możesz zacząć mieć coś wspólnego z tym Bogiem. Być może masz wypaczony obraz Boga, tak jak ja miałam. Wyobrażałam go sobie jako dziada, który czyha tylko na moje potknięcie, który tylko i wyłącznie punktuje moje upadki. Ale on taki nie jest. On przyszedł tutaj sam, wbił na tą ziemię w ciele, żeby położyć swoje życie za twoje życie. On oddał swoje życie. Ponieważ nie było żadnego innego sposobu, żeby wyciągnąć człowieka z dołu śmierci, z dołu zagłady. I On otworzył drzwi więzień, a to znaczy, że dzisiaj decyzja jest po twojej stronie. Jezus Chrystus już wszystko zrobił. On pokonał grzech, czyli twoją grzeszną naturę, pokonał egocentryzm, był posłuszny aż do śmierci. Zaparł się samego siebie, żeby tylko wziąć na siebie twoją winę, twój upadek, twoją niemoc. On to wziął na siebie, pokonał to, bo konsekwencją grzechu, czyli błędu, jest śmierć. Grzech to jest po prostu błąd.
i błędem człowieka jest to, że jest egocentryczny, że kręci się wokół własnej osi. O własnych, mizernych siłach próbujesz coś osiągnąć w tym życiu. Ale to życie tu, na ziemi, które znasz, to nie jest wszystko. Jesteś istotą wieczną. Jesteś wieczny i potrzebujesz zadbać o to, żeby żyć wiecznie z Bogiem. Ponieważ wieczność bez Niego, możesz sobie troszeczkę to wyobrazić. To jest jakbyś został sam, bez żadnego uśmierzacza bólu, bez żadnej rozrywki, bez żadnej pomocy, bez żadnego innego człowieka. Zostań sam z tym, co masz w głowie i będziesz miał przedsmak tego, co będą znosili ludzie, którzy nie wybiorą tutaj na tej ziemi Boga. I to wcale nie jest dlatego, że Bóg tego chce dla ciebie. On przyszedł tutaj i położył swoje życie, ponieważ chce, żeby każdy ożył w środku, żeby każdy się tego złapał. To jest dostępne. To jest tak dostępne. Dlatego w piątek wieczorem krzyczymy o tym na ulicy. Bóg jest realny. To Jezus Chrystus. On może wejść do twojego wnętrza, jeśli go zaprosisz, ze swoją mocą, ze swoją miłością. Kiedy ja doświadczyłam tego potężnego zjednoczenia z Bogiem na moje własne zaproszenie, kiedy narodziłam się na nowo, to weszła we mnie potężna miłość, potężna pewność tego, że jestem uratowana. Potężne poczucie własnej wartości, bo sam Bóg zapłacił za mnie pełną cenę, cenę życia. To jest wyraz Jego miłości, Jego skrajnej przychylności do ciebie. Grzech już jest pokonany, śmierć już jest pokonana, każda choroba została pokonana na krzyżu. Dlatego, jeśli człowiek jedna się z Bogiem, jeśli Go zaprasza do swojego życia, jeśli zaprosisz Jezusa Chrystusa, to twojemu życiu zacznie towarzyszyć moc. Boże Słowo mówi, że ci, którzy uwierzą, narodzą się na nowo. Takie znaki będą im towarzyszyć. Będą kłaść ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Będą wyganiać demony. Będą modlić się nowymi językami. Będą wskrzeszać zmartwych. Będą głosić dobrą wiadomość innym ludziom, podawać to dalej, za darmo. Nikt nam tutaj za to nie płaci. My mamy zapłacone. W niebie odbierzemy korony, ale moim celem jest to, żeby nikt z was nie zginął, dlatego to mówię. Jeśli dzisiaj cierpisz na cokolwiek, jeśli masz jakąkolwiek chorobę, dysfunkcję ciała, możesz podejść do któregokolwiek z nas. W nas jest Duch Święty. Nakładamy ręce na chorych i oni zdrowieją. Żadna choroba nie ma szans. Jakkolwiek by była śmiertelna, nie ma szans. Ponieważ Jezus zmartwychwstał. Przyjmij dzisiaj te słowa jako prawdę. Modlę się o to, żeby one pracowały w twoim umyśle, żebyś zaczął przede wszystkim myśleć o tym, że nie jesteś tylko tym skończonym bytem, który mieści się między pierwszym a ostatnim oddechem na tej ziemi. Ja modlę się o to, żebyś rozważał swoją wieczność, żebyś myślał o sobie jak o istocie wiecznej, żebyś zaczął myśleć, co jest w twoim wnętrzu dzisiaj. Ja wiem, że znasz tylko tą rzeczywistość, w której jesteś egocentrykiem. Ale może być inaczej i ja ci świadczę o tym, że jest coś więcej, że Bóg nie stworzył człowieka do tego, żeby on w niepewności chodził zalękniony po tej ziemi w swojej niemocy. Bóg stworzył cię do rzeczy wielkich i chce cię wyposażyć w siebie samego. Dlatego złożył ci w Nowym Testamencie samego siebie. On chce ci dać w testamencie siebie samego, Ducha Świętego. I to jest do wzięcia przez twoją własną decyzję.
jeśli ty dzisiaj zdecydujesz, że rzeczywiście potrzebujesz tego Zbawiciela, jeśli zawołasz do Niego, tak jak ja 21 lat temu, to On do ciebie przyjdzie. Nie ma bata, nie ma takiej sytuacji, że człowiek wzywa Jezusa Chrystusa i On mu się nie objawia. Nie ma takiej sytuacji, ponieważ kto prosi, ten otrzymuje, kto szuka, ten znajduje. Kto szuka, ten znajdzie. Zawołaj dzisiaj do Niego ze swojego serca. Z desperacją, jeśli chcesz zmiany. Jeśli chcesz rzeczywiście zmiany. Jeśli mierzi Cię Twoja małość. Jeśli mierzi Cię to życie, które prowadzisz. To zawołaj o zmianę. To jest czas. Bardzo dobry na zmianę. To jest ten czas, ponieważ Jezus wraca na tą ziemię. Jezus wraca na tą ziemię. On wybaczył ci wszystkie winy. Nie przyszedł za pierwszym razem, aby cię potępić, ale On wraca tutaj na tą ziemię po swój Kościół, czyli po ludzi, którzy są wypełnieni Jego Duchem. Czy jesteś pełny Jego Ducha? Czy Go znasz osobiście? Bo jeśli Go nie znasz osobiście, to On nie wraca po ciebie. To jest ten, który zwyciężył śmierć. I ten, który się do Niego przyzna, nie zazna śmierci. Amen.